Dzień dobry. Witam Cię na kolejnym wykładzie poświęconym związkom organicznym. Jak widać, dzisiaj mamy zająć się białkami. A zatem, jeśli chodzi o program naszego spotkania, przedstawia się on następująco. Po krótkim wprowadzeniu porozmawiamy o cegiełkach budujących białka, czyli o aminokwasach. Następnie przejdziemy do peptydów, czyli z aminokwasów zbudujemy sobie peptydy, a kiedy będziemy już wiedzieli, czym właściwie są peptydy, będziemy mogli przejść do charakterystyki białek. Zaczniemy od tego, że wyróżnimy białka o różnej budowie i różnych funkcjach. Co dalej? Część wykładu naszego poświęcimy strukturze przestrzennej białek. Ona jest niezwykle ważna. Poza tym, jak się wydaje, wielu z Was ma problemy ze strukturą białek. Mówię oczywiście o problemach w kontekście zadań. Wracając zaś do wykładu. Następną częścią będzie ciekawostka. Tutaj porozmawiamy po prostu o białkach opiekuńczych czyli takich białkach, które opiekują się, jakby to powiedzieć, w cudzysłowie, młodymi, formującymi się białkami. Następna część wykładu, ostatnia merytoryczna, poświęcona zostanie białkom w kontekście chemii. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tak jak w przypadku cukrów i lipidów, mamy tutaj do czynienia ze spojrzeniem chemika na związki organiczne. Oczywiście jest to spojrzenie bardzo proste. To, które interesuje tak naprawdę biologa. No dobrze, całe spotkanie zakończy podsumowanie, a zatem nakreśliliśmy sobie plan działania i bierzemy się do pracy. Przechodzimy zatem teraz do analizy budowy i właściwości aminokwasów. W końcu to one są monomerami budującymi peptydy i białka. A zatem na początek informacje ogólne o aminokwasach. Otóż są to niewielkie cząsteczki organiczne. Za chwilę będę w stanie to udowodnić. Co dalej? Występują powszechnie we wszystkich żywych organizmach. To jest chyba oczywiste. Często mówi się, że życie, które znamy, jest oparte na białkach, a białka zbudowane są z aminokwasów. Z tym, że teraz trzeba zauważyć, że ze 100 znanych, około 100 znanych aminokwasów, w organizmach żywych powszechnie występuje 20. I to one będą interesowały nas w szkole średniej. Kolejna sprawa. Aminokwasy w cząsteczkach zawsze mają grupę aminową i grupę karboksylową. W końcu nazwa aminokwas. Do czegoś zobowiązuje. A zatem, proszę bardzo. Zacznijmy od schematu budowy, który będzie ogólny dla wszystkich aminokwasów. Tutaj mamy wzór, być może go zresztą znasz. Tutaj zaś mamy model przestrzenny i za chwilkę do niego przejdziemy. Na początek jednak elementy budowy. Otóż każdy aminokwas będzie miał Atom węgla, który został nazwany węglem alfa. On najczęściej jest asymetryczny. To sformułowanie za chwilkę sobie wyjaśnimy. I teraz ten atom węgla połączony jest z czterema elementami, zawsze. Jednym z tych elementów jest grupa aminowa, teraz ją pokazuję. Dalej mamy atom wodoru, i tutaj mamy grupę karboksylową. COOH i zawsze rysujemy aminokwasy wzory aminokwasów w ten sposób, że z naszej lewej strony jest grupa aminowa, natomiast z naszej prawej będzie grupa karboksylowa. A zatem proszę bardzo jeszcze raz grupa aminowa, dalej grupa karboksylowa, atom wodoru i wreszcie łańcuch boczny. Właśnie. R oznacza podstawnik. Otóż aminokwasy różnią się od siebie. No myślę, że już to zasygnalizowałem. I różnią się właśnie tym łańcuchem bocznym. Natomiast pozostałe elementy, czyli ten węgiel centralny, tudzież grupa aminowa, grupa karboksylowa i wodór, one we wszystkich aminokwasach znajdziemy. Znajdziemy je we wszystkich aminokwasach. Zatem aminokwasy będą się różniły tylko tym elementem. I ten element będzie oczywiście decydował o właściwościach aminokwasów. Skoro zaś tworzymy sobie pewien model ogólny, to zwróćmy teraz uwagę na model przestrzenny. Wyrenderowana tutaj została cząsteczka aminokwasu, który nazywa się notabene alanina, ale w tej chwili interesuje nas coś innego. Otóż mamy tutaj model kulowy, tutaj widzimy azot, on najczęściej jest zaznaczany na niebiesko. Dalej mamy dwa atomy wodoru, proszę bardzo. Wreszcie w tym miejscu widzimy węgiel alfa, ciemno-szary taki grafitowy. Widzimy wodór, to jest ten wodór. I teraz uwaga. Tutaj z tyłu już widzimy grupę karboksylową. Węgiel, tlen i grupa wodorotlenowa, czyli grupa karboksylowa. I teraz ten element, który teraz pokazuję, to jest właśnie podstawnik. Tutaj łatwo można się zorientować, że jest to grupa CH3 i to będzie aminokwas alanina. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Natomiast dlaczego pokazuję model ten kulowy, model przestrzenny? Otóż nie będą nas tak naprawdę interesować te modele po prostu dlatego, że ich interpretacja jest trudna. Zatem na zajęciach w szkole średniej będziemy posługiwać się prostymi wzorami, najbardziej takim powiedzmy sobie podstawowym podejściem. Natomiast tego typu elementy traktujemy tylko i wyłącznie jako ciekawostkę. No dobrze, stworzyliśmy sobie schemat ogólny budowy aminokwasu, właśnie z centralnym atomem alfa i elementami, które są do niego, jakby to powiedzieć, dołączone oczywiście wiązaniami kowalencyjnymi. Zatem przejdziemy teraz do kolejnego zagadnienia. Otóż Najczęściej będziemy rysować wzory chemiczne aminokwasów. Tutaj mamy wzór ogólny, w którym aminokwas występuje w postaci niezjonizowanej. Tutaj widzimy właśnie taką postać niezjonizowaną. To ułatwia zapis reakcji, ale pamiętać musimy, że w warunkach środowiskowych w komórce, w pH w granicach 7, nieco ponad 7, bo najczęściej takie jest w komórkach, aminokwasy występują w postaci zjonizowanej. Tutaj mamy taką formę zjoniz i tak jak powiedziałem, możesz zetknąć się z takim zapisem, ale tak jak powiedziałem, no jest to kwestia, powiedzmy sobie, bardzo prosta do odczytania, z czym mamy do czynienia. Dlaczego? Wyobraźmy teraz sobie, że w roztworze grupa karboksylowa oddaje proton wodorowy i staje się grupa cała oczywiście staje się jonem ujemnym. Powiedzmy teraz, że ten proton wodorowy zostanie przyłączony przez grupę aminową, która stanie się jonem dodatnim, zatem taka cząsteczka zjonizowana jest jonem obojnaczym. Ma dwa ładunki elektryczne, cząstkowo oczywiście tutaj i tutaj, z tym, że uwaga, te ładunki się generalnie rzecz biorąc w tym momencie znoszą. A zatem wiemy już, że w warunkach fizjologicznych aminokwasy występują w postaci zjonizowanej, czyli są jonami obojnaczymi. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że zdolność aminokwasów do oddawania protonów wodorowych i przyłączania protonów wodorowych umożliwia funkcjonowanie tych cząsteczek jako buforów pH. Otóż one mogą przyjąć nadmiar w pewnych warunkach, oczywiście nadmiar protonów wodorowych, lub oddać i w ten sposób zmniejszają zmiany pH. Nic więcej na ten temat wiedzieć w szkole średniej, moim skromnym zdaniem, nie trzeba. Przejdźmy zatem teraz do zróżnicowania aminokwasów. Jak już mówiłem, to jaki jest aminokwas, jakie są jego specjalne właściwości, poza tymi ogólnymi, o tym decyduje podstawnik R czyli łańcuch boczny. I teraz może on mieć charakter niepolarny, tak? Dalej może być to element, który jest polarny, ale nie ma ładunku elektrycznego. Wreszcie są takie aminokwasy, które są obdarzone ładunkiem elektrycznym i są to w takim razie aminokwasy albo zasadowe, albo kwaśne. Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom aminokwasów niepolarnych. Mamy ich tutaj 8, tak naprawdę jest ich 10, ale wzorów nie zapisujemy, nie trzeba tego zapamiętywać. To nie o to chodzi. Tutaj chciałbym po prostu pokazać, dlaczego niektóre aminokwasy są niepolarne. Zatem podświetlmy sobie łańcuch R, grupę, łańcuch boczny, przepraszam bardzo. Zatem mamy glicynę, najprostszy aminokwas. Tu po drodze jeszcze niejako widać, że ponieważ on ma dwa atomy wodoru, zatem ten węgiel. Alfa Nie jest tutaj węglem asymetrycznym i glicyna jest pod tym względem specyficznym aminokwasem. Pozostałe mają już zróżnicowane tutaj podłączenia, jeśli tak można powiedzieć, do węgla alfa. Zatem mamy tutaj na przykład alaninę, która ma grupę metylową, tutaj mamy walinę i tak dalej, i tak dalej. Powtarzam, nie trzeba tutaj niczego zapamiętywać, po prostu trzeba tylko wiedzieć, że te elementy. To są tak naprawdę, w tym miejscu widzimy grupy węglowodorowe, czy łańcuchy węglowodorowe, i one mają charakter lekko hydrofobowy. I w zależności teraz od tego, jaki jest ten podstawnik, ten hydrofobowy charakter jest nieco mniej lub bardziej zaznaczony. Do aminokwasów niepolarnych zaliczane są także takie, które mają wbudowany atom siarki. Tutaj widzimy cysteinę. I tutaj widzimy metioninę. One nazywane są aminokwasami siarkowymi. Dla nas w tej chwili istotne jest tylko to, trzeba po prostu wiedzieć, że to są aminokwasy, znaczy teraz mam na myśli cysteinę. Ona jest ważna, ponieważ ona będzie umożliwiała tworzenie w białkach potem struktur przestrzennych wyższego rzędu. W jaki sposób będzie to możliwe, przekonasz się już wkrótce. Na razie tylko sygnalizuję, że ta grupa tiolowa SH ma tutaj kluczowe znaczenie. No dobrze, zostawiamy zatem aminokwasy niepolarne i przejdziemy teraz do takich, które są polarnymi, ale nie mają tutaj ładunku elektrycznego. A zatem, proszę bardzo, jeśli w łańcuchu bocznym występuje grupa hydroksylowa, w tym momencie rzeczywiście ta cząsteczka będzie miała łańcuch właśnie boczny, polarny, i aminokwas będzie polarny. Tutaj mamy tyrozynę, na przykład, oczywiście jest pierścień, ale ona też ma grupę wodorotlenową. Podobny, w szkole średniej nie będziemy się zajmowali szczegółami, podobny charakter, właśnie taki polarny, ale bez ładunku elektrycznego, mają aminokwasy, które mają o takie właśnie elementy. Zatem zauważamy, że łańcuch boczny w tym momencie będzie względnie hydrofilowy. Dlaczego? Dlatego, że obecność grupy wodorotlenowej, o tym mam nadzieję pamiętasz, będzie, czy też grup takich, będzie powodowało, że cząsteczka będzie właśnie bardziej hydrofilowa. Teraz zaś przejdziemy do aminokwasów, które są już obdarzone ładunkiem elektrycznym. Kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce? Jeśli zwiększymy liczbę grup aminowych lub liczbę grup karboksylowych, otrzymamy taki efekt, że będziemy mogli przyłączać jony, protony wodorowe lub je oddawać, i w ten sposób powstaną nam już cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym. Zaczynamy od aminokwasów tzw. Tak zasadowych. Tutaj mamy wszystkie trzy przypadki. Zatem proszę bardzo, podświetlmy sobie łańcuchy boczne. Tutaj widzimy właśnie grupę aminową, która przyłączyła dodatkowy proton wodorowy. Zatem zwróć uwagę, mamy w takiej cząsteczce mamy po prostu dwie grupy aminowe naładowane dodatnio i tylko jedną grupę karboksylową naładowaną ujemnie. Zatem cała taka cząsteczka będzie miała ładunek dodatni. Przykład właśnie jak znalazł lizyna. Co dalej? Arginina. Arginina będzie jeszcze silniej zasadowa, no ale już tutaj nie wchodzimy w szczegóły. Ona ma w tym miejscu sporo atomów azotu i tutaj widzimy grupę NH2 obdarzoną ładunkiem dodatnim. Zatem to jest silnie zasadowy. Aminokwas. Tutaj zaś widzimy histydynę, też widzimy dodatkowy proton wodorowy i zatem będziemy mieli do czynienia z cząsteczkami, które są oczywiście hydrofilowe i mają ładunek elektryczny dodatni. Pozostają więc nam już tylko aminokwasy obdarzone ładunkiem elektrycznym, ale kwaśne. Są takie dwa, kwasy asparaginowe i glutaminowe. Nie musimy nazw zapamiętywać, powtarzam po raz kolejny, nie zapamiętujemy wzorów. Tutaj po prostu próbujemy tylko zrozumieć podstawowe kwestie. Otóż zauważmy, że te aminokwasy mają dodatkową grupę karboksylową, która jest jonem ujemnym. A zatem w tych cząsteczkach mamy ujemny ładunek elektryczny. Oczywiście są one. Hydrofilowe. Można zatem oczekiwać, że jeżeli będziemy konstruować białka z różnych aminokwasów, będziemy otrzymywali cząsteczki, które będą się w zasadniczy sposób różnić właściwościami. My zaś przejdziemy teraz do jeszcze jednej ważnej cechy aminokwasów. Otóż aminokwasy są izomerami optycznymi. Postanowiliśmy wytłumaczyć to na takim prościutkim modelu, w którym szczegóły nie są istotne, ale powiedzmy sobie, że ta niebieska kulka to jest nasz węgiel centralny, węgiel alfa. I w tej cząsteczce mamy cztery elementy, cztery elementy, które są połączone. Powiedzmy sobie, że to są właśnie wiązania kowalencyjne, mniejsze o szczegóły. No może tutaj wskażmy sobie R łańcuch boczny. Natomiast tutaj, no powiedzmy sobie, mogłaby to być grupa aminowa, tutaj grupa karboksylowa, a to wodór. Ale to, tak jak powiedziałem, to jest w tym momencie tak naprawdę tylko zabawa. Spójrzmy teraz na taką samą cząsteczkę, ale uwaga, do węgla alfa elementy podłączone są w taki sposób, że ta cząsteczka wygląda, jakby była odbiciem lustrzanym tej cząsteczki. Rzeczywiście układ przestrzenny grupy atomów wodorów wokół węgla alfa węgla asymetrycznego, poza najprostszym aminokwasem, powoduje, że możemy mieć do czynienia z dwiema różnymi formami przestrzennymi aminokwasów. To dość trudno się tłumaczy, dlatego my przygotowaliśmy kilka dodatkowych grafik. Zatem spójrzmy teraz na te dwie cząsteczki, ale z góry. Kamera jest ustawiona w ten sposób, że wyrenderowaliśmy sobie rysunki z góry i teraz, przepraszam, aminokwasy z góry i teraz zwróć uwagę, że w tym modelu w stronę powiedzmy sobie powierzchni lustra kierujemy tą zieloną kulkę, tutaj to samo. Czy da się ustawić te cząsteczki w taki sposób, żeby one się idealnie nakładały na Siebie. Jeżeli udałoby się nam to zrobić, to w tym momencie nie mielibyśmy do czynienia ze zróżnicowaniem przestrzennym. Zatem spróbujmy jedną z nich teraz obrócić. Proszę bardzo, tą obracamy. Teraz mamy taki układ, że zielone, jeśli tak można powiedzieć, kulki skierowane są w jedną stronę, ale zwróć uwagę, że układ niebieskiego i czerwonego elementu jest inny niż tutaj, a to się będzie przekładało na pewne właściwości. Kolejna grafika pokazuje, że jeśli nawet skierujemy powiedzmy sobie tą zieloną kulkę w tę stronę, to nadal nie otrzymamy układu, który dałby się po prostu nałożyć. Te cząsteczki nie mogą się nałożyć na siebie, bo mają różną budowę przestrzenną. A zatem, zauważmy, że aminokwasy występują w dwóch postaciach. Wyróżniamy Postaci L-aminokwasów i D-aminokwasów. Żadnych szczegółów, przyporządkowań, która forma, dlaczego jest alfa, eh, dlaczego jest L, a dlaczego jest D, to nikogo nie interesuje. Po prostu wiemy, że mamy różne formy przestrzenne i uwaga, to bardzo ciekawe. Otóż w żywych organizmach występują tylko L-aminokwasy. Nie ma w żywych organizmach D-aminokwasów. Biolodzy do dzisiaj spierają się, dlaczego tak jest, ale to jest niewątpliwie faktem. Mianowicie tylko izomery L aminokwasów występują w żywych komórkach. Zatem co do izomerii optycznej aminokwasów. Otóż jeśli różnią się budową przestrzenną i właściwościami, jeżeli chodzi o skręcalność światła, stąd mówimy, że są enancjomerami. Tutaj wyjątkiem jest glicyna, bo tak jak mówiłem, ona ma atom węgla alfa połączony z dwoma atomami wodoru, czyli tam nie będzie enancjomerów. Co dalej? Otóż formy przestrzenne, jak już mówiłem, oznaczane są jako D i L. Wreszcie, praktycznie nie różnią się one właściwościami chemicznymi. Tym niemniej w organizmach żywych występują tylko L-aminokwasy. Aminokwasów D nie ma. Żeby było ciekawiej, jeśli syntetyzowane w probówce za przeproszeniem D-aminokwasy wprowadzimy do komórek. Otóż nie będą one, to znaczy te aminokwasy D, nie będą rozpoznawane przez enzymy komórkowe. Czyli enzymy są na tyle wyspecjalizowane, że potrafią odróżnić formy przestrzenne aminokwasów. To odróżnianie form przestrzennych aminokwasów i odróżnianie łańcuchów bocznych wykorzystamy w przyszłości. Teraz zaś zamykamy temat aminokwasów i będziemy mogli przejść już do peptydów. Znamy już budowę cegiełek, które tworzą peptydy i aminokwasy. Trzeba zatem te cegiełki, czyli aminokwasy, łączyć ze sobą. Czyli przyjrzymy się teraz wiązaniu peptydowemu i łańcuchom aminokwasów. Aby zbudować, a właściwie stworzyć wiązanie peptydowe, bo ono powstało, będziemy potrzebowali w najbardziej takim powiedzmy sobie okrojonym wariancie dwóch aminokwasów, oczywiście. Mamy zatem aminokwas numer jeden. Przypomnijmy, grupa aminowa, grupa karboksylowa. Zwracam uwagę, że jest to zapis niezdysocjowanej postaci, ale to po prostu ułatwia śledzenie reakcji. W tym miejscu mamy aminokwas, nazwijmy go numerem 2, czyli tutaj będziemy mieli zapewne inny łańcuch boczny. I tutaj widzimy tak, grupa aminowa, grupa karboksylowa. Zatem wszystkie elementy niezbędne mamy już. Oczywiście potrzebujemy odpowiedniego enzymu, odpowiednich warunków. I tutaj drobna uwaga. Otóż, o ile samo wiązanie peptydowe powstaje w prosty sposób, to jest prosta reakcja, którą za chwilkę zobaczysz, o tyle zachodzi ona na rybosomach, w komórkach i jest to skomplikowane skomplikowany proces biosyntezy białka. Dlaczego jest on bardzo skomplikowany, wyjaśnimy sobie w przyszłości. Teraz zatem skupiamy się po prostu na samej istocie tworzenia wiązania peptydowego. A zatem Proszę bardzo, zaznaczamy sobie elementy. Tutaj już widać, że powstanie cząsteczka wody. Tak się bowiem składa, że budując połączenie dwóch aminokwasów, czyli budując dipeptyd, proszę bardzo, tutaj widzimy o jeden aminokwas, tutaj widzimy drugi, znaczy one są już połączone, są już składnikami dipeptydu. Natomiast jest to reakcja, w której następuje wydzielenie cząsteczki wody. I tak się składa, że stworzenie wiązania peptydowego jest po prostu reakcją kondensacji. Mamy dwa elementy, dwa monomery, które łączymy w dimer. Możemy też przeprowadzić kolejne reakcje, a ja za chwilkę pokażę, które zaczną nam te, ten łańcuch po prostu wydłużać. Teraz jednak poszukajmy bodaj najważniejszego, przynajmniej w tym momencie, elementu, czyli samego wiązania peptydowego. Proszę bardzo, oto one. Wiązanie to powstaje przez uwspólnienie elektronów węgla grupy karboksylowej jednego aminokwasu i elektronów azotu grupy aminowej aminokwasu kolejnego. Zatem tu właśnie mamy wiązanie peptydowe. No dobrze, czyli zbudowaliśmy sobie dipeptyd, teraz proponuję zrobić sobie, jeśli tak można powiedzieć, tripeptyd. To znaczy, przejrzymy się reakcjom prowadzącym do powstania tripeptydu, z tym, że tym razem nasze ćwiczenie będzie takie troszkę bardziej ambitne. Mianowicie, ja to wszystko po prostu narysuję i chciałbym, abyś ty zrobiła, czy też zrobił dokładnie to samo. Zatem, proszę bardzo. Tutaj zaczynamy rysować. Aminokwas jest to, tutaj mamy grupę karboksylową, powiedzmy sobie, że tutaj mamy wodór, to będzie glicyna, najprostszy aminokwas. Z tym, że powtarzam, tych elementów nie trzeba w szkole średniej znać. No tym niemniej mamy tutaj jakiś konkret w tym momencie. Czyli mamy glicynę, teraz dołóżmy sobie do tego kolejny aminokwas. On będzie miał łańcuch boczny, nieco inny, ale niech to będzie też prosty aminokwas. To będzie alanina. Tu może jeszcze zapiszmy sobie. Tu mamy tak, trójliterowy skrót GLY, czyli glicyna lub jednoliterowy, bo możesz zetknąć się z taką sytuacją. Tutaj zaś mamy alaninę, czyli skrót. Trójliterowy ala, lub po prostu a. Tych skrótów też nie trzeba znać, ale trzeba rozumieć, co się dzieje, kiedy one się pojawią przed, yy, przed nami. No dobrze, dokończmy ten aminokwas, bo on taki nie, jakiś dziwny powstał, niekompletny. Zatem proszę bardzo, grupa karboksylowa i mamy alaninę. I teraz tak, co będzie, jeśli w tym momencie wyłączymy cząsteczkę wody. Otóż powstanie nam dipeptyd. I teraz tak, dla uproszczenia, ja od razu narysuję trzeci aminokwas. Tak naprawdę to nie jest tak, że to się wszystko dzieje naraz. Aminokwasy dołączane są kolejno, ale my wiemy o tym i po prostu szukamy tylko pewnej ogólnej formuły zapisu. Zatem trzeci aminokwas, zgodnie z obietnicą, powiedzmy sobie, że niech to będzie cysteina. To jest ten aminokwas, który ma siarkę. Do cysteiny też jeszcze będziemy wracać, bo ona jest ważna. A zatem cysteina, trójliterowy międzynarodowy skrót Cys, albo, zerknę na notatki, tak, jest to zwyczajnie literka C. I tutaj możemy dołączyć, tak naprawdę to jest kolejna reakcja, ale możemy połączyć te elementy ze sobą i tu też powstanie wiązanie peptydowe. I zobaczmy teraz na twór, który zapisujemy już w tej finalnej wersji. Tak, tutaj mamy N... CH. Teraz mamy CO, O, przepraszam. Nie ja no nie będę zmieniać koloru. Myślę, że każdy się zorientuje. Tutaj mamy CH3CO. I znowu już będziemy mieli N H, troszkę mało miejsca i niezbyt starannie, ale myślę, że zobaczysz i tu będziemy mieli. Grupę karboksylową tego tworu. Co to jest? To jest tripeptyd. Mamy zatem połączenie trzech aminokwasów. Powtórzę raz jeszcze najpierw włączymy ten drugi, potem w kolejnej reakcji, która jest szczerze mówiąc identyczna, dołączamy następny. czyli Mamy tak, tutaj wydzielamy cząsteczkę wody, tutaj też oczywiście wydzielimy cząsteczkę wody, czyli w sumarycznym zapisie takich reakcji musiałyby się pojawić dwie cząsteczki wody. Mamy tutaj zatem reakcję dokładnie taką jak. Ta, którą przed chwilą opisałem, czyli tworzymy wiązanie peptydowe, tylko teraz powstał już tripeptyd. Oczywiście, gdyby ktoś się uparł, no to może sobie rysować przyłączenie czwartego aminokwasu, piątego i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj prawie w ogóle żadnych ograniczeń. Długość tego łańcucha jest bardzo duża potencjalnie i praktycznie. Może to być nawet kilka tysięcy aminokwasów. Najczęściej jest to po prostu nieco ponad 100, no w każdym razie kilkaset. I zwróć uwagę, że w tym łańcuchu aminokwasów da się znaleźć coś, co Moglibyśmy nazwać po prostu szkieletem. Otóż te elementy, te atomy, o właśnie, one tworzą szkielet, z którego za przeproszeniem wystają w różnych zresztą kierunkach grupy boczne, łańcuchy boczne. Dlaczego? Dlatego, że o ile samo wiązanie peptydowe no, jest dosyć sztywne, o tyle, szczególnie wokół węgla asymetrycznego, istnieje możliwość wykonywania obrotów. Zatem tak naprawdę powstaje twór, który może się wyginać. To jest bardzo ważny element. I liczba możliwych, za przeproszeniem, wygięć, biorąc pod uwagę dłuższy łańcuch peptydowy, jest rzeczywiście bardzo duża. Teraz jednak wróćmy do naszego tripeptydu. Zatem, proszę bardzo, tutaj moglibyśmy zapisać tak: Gly-alacys, czyli glicylo-alanylocysteina. Tutaj mamy oczywiście to samo, tylko wykorzystujemy tutaj skróty. Jednoliterowe. I tego typu elementy mogą się pojawić, i ja nie zdziwiłbym się specjalnie, natomiast myślę, że one są bardzo proste, dlatego że powtarzam, po prostu musimy tylko umieć rozpoznać elementy na takiej ewentualnej, w takiej ewentualnej reakcji ogólnej. No i to jest właściwie tyle, no bo sama reakcja kondensacji jest prosta. Może jeszcze dodajmy natomiast w tym miejscu jedną kwestię. Otóż przyjęto, że zapis peptydów. Łańcuchów aminokwasów zawsze zaczyna się od tak zwanego N-końca. To jest koniec N. Koniec N, dlatego że tu mamy grupę aminową. Natomiast z tej strony peptyt ma grupę karboksylową, stąd tę część łańcucha nazywa się po prostu końcem C. Koniec C od grupy, przepraszam, carboksylowej. No dobrze, myślę, że tutaj już wszystko jest teraz jasne. Każdy potrafi sobie to zapisać, jak ja to mówię z ręki. Oczywiście pamiętamy, że nie trzeba zapamiętywać łańcuchów bocznych. Natomiast można sobie w tym momencie też łatwo w razie czego ustawiać pewne kwestie, jeśli rozumiemy, jaka jest natura tych łańcuchów bocznych. Ale ktoś najpierw je nam pokaże. A zatem proszę bardzo, przed Tobą łańcuch aminokwasów narysowany w sposób no, niezwykle taki, no, powiedzmy sobie, rudymentalny, prosty. Mamy szereg kulek które symbolizują poszczególne aminokwasy. Tutaj będziemy mogli wskazać wiązanie peptydowe. Oczywiście może być tak, że ktoś przedstawić taką tasiemkę, to może być po prostu kreska, jakaś linia mniej lub bardziej powyginana, dlaczego to za chwilkę. Natomiast chodzi o to, że wyobrażenie tego łańcucha aminokwasów, jeśli tych aminokwasów jest dużo, to mówimy o polipeptydzie, zaraz się to wszystko wyjaśni. To w tym momencie no myślę, że sprawę mamy jasną. Tutaj jeszcze sygnalizuję ponownie koniec N, tutaj zaś mamy. Koniec C. A zatem wykorzystujemy fakt, że można dokładać kolejne aminokwasy w reakcji kondensacji, prostej reakcji kondensacji, która prowadzi do utworzenia wiązania peptydowego i możemy wydłużać taki łańcuch, który będzie przyjmował różne formy przestrzenne. Już to w tej chwili sygnalizuję, ale uwaga, ten łańcuch jest nierozgałęziony. To ważne. Na koniec proponuję Ci małą zabawę. To znaczy, to są elementy, to co teraz będę robił, to o czym będę teraz mówił, to nie jest obowiązkowe, na pewno nie pojawi się ani na klasówce, ani na maturze. Tym niemniej, myślę, że można byłoby tutaj o kilku sprawach powiedzieć. Mianowicie przed Tobą dwa rendery jednej cząsteczki, to znaczy modelu trójwymiarowego cząsteczki, która jest peptydem. I myślę, że łatwo zauważyć, że analiza tego typu obrazów jest po prostu trudna. Ale coś możemy zrobić. A zatem proponuję zerknąć na ten render przede wszystkim, dlatego że on jest w sumie czytelniejszy. Ten rzut z boku jest trudniejszy w interpretacji. Zatem po kolei w tym miejscu widzimy azot połączony z dwoma atomami wodoru. Mamy mówiąc krótko grupę aminową, a zatem to będzie nasz koniec N. Spodziewamy się, że po drugiej stronie tego łańcucha będzie oczywiście koniec C. To już zatem ustaliliśmy ze stuprocentową pewnością. Co dalej? Spójrzmy na pierwszy aminokwas od końca N. Mianowicie tu mamy węgiel asymetryczny, tutaj mamy połączenie węgla z wodorem. Posiłkujmy się tym renderem. Widać, że to jest grupa CH3, zatem tak naprawdę to będzie alanina. No ale tak jak powiedziałem, tego nie trzeba poznawać. Natomiast co jest istotniejsze? Tutaj widzimy węgiel grupy karboksylowej i połączenie z atomem azotu następnego aminokwasu, a zatem w tym miejscu tu mamy wiązanie peptydowe. Mamy kolejny aminokwas. Tutaj widzimy jego węgiel asymetryczny, przy czym ten węgiel połączony jest tutaj mamy CH2S Spójrzmy o w tym miejscu. Tutaj mamy SH, to jest grupa tiolowa. Zatem tak, to się da poznać, że drugi aminokwas to cysteina. Przy czym cysteina łączy się oczywiście wiązaniem peptydowym z kolejnym aminokwasem. Tutaj jeszcze może no, nazwijmy sobie ten aminokwas dobrze. Mamy łańcuch boczny CH2, 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 NH3. To jest lizyna. Aminokwas zasadowy, dlatego że mamy dodatkową grupę aminową w łańcuchu bocznym. Natomiast wracając do szkieletu, mamy N-C-C C i kolejne wiązanie peptydowe, kolejny aminokwas. No jeszcze dobrze, pokuśmy się o to. Mamy tutaj węgiel asymetryczny i mamy tak CH2COOH czyli tutaj mamy grupę karboksylową. Zatem jest to kwas asparaginowy. Natomiast szukamy następnego wiązania, tutaj nam się ukrywa wiązanie peptydowe z kolejnym aminokwasem i już krótko tu gdzieś będzie kolejne, tylko bardzo trudno ocenić co się tutaj dzieje. Możemy powiedzieć, że ten aminokwas ma najprawdopodobniej w łańcuchu bocznym pierścień węglowy. Ale to nie jest tak naprawdę istotne. Otóż co jest ważniejsze? Mamy tak. To będzie nasze a1 to będzie nasze A2, to będzie nasze A3, dalej. A4, A5 i A6. Zatem to jest sześciopeptyd. Z tym, że powtórzę po raz kolejny, na pewno nie będzie w szkole konieczności analizowania tego typu elementów. Tam będziemy mieli do czynienia z kulkami lub z jakimiś paskami. Ewentualnie pojawią się skróty trójliterowe lub jednoliterowe. Wiemy, jak są zbudowane aminokwasy, wiemy, w jaki sposób aminokwasy mogą ze sobą zostać połączone. Czas zatem na charakterystykę białek. Tutaj, ze względu na niesamowite zróżnicowanie budowy i funkcji tych cząsteczek, właściwie trudno jest odpowiedzieć na pytanie, z której strony zacząć ich charakterystykę. Zaczniemy zatem od najbardziej ogólnych cech. I tak, białka są biopolimerami zbudowanymi z wielu aminokwasów. Zasadniczo białko to cząsteczka, którą tworzy. Ponad 100 aminokwasów, które tworzą wspomniany przeze mnie rysowany, nierozgałęziony łańcuch. Z tym, że sprawa wielkości za chwilkę jeszcze wróci. Co dalej? To już też wiesz. Monomery, czyli aminokwasy, są połączone wiązaniami peptydowymi. Kolejna sprawa. Białka bardzo różnią się wielkością, budową i właściwościami. Przy czym wielkość no to po prostu liczba aminokwasów. Natomiast, ponieważ aminokwasy są różne, wiemy, że jest ich 20 rodzajów tych podstawowych, zatem, jeśli będziemy mieli twór zbudowany z setek aminokwasów różnych, zatem będziemy mieli niesamowitą zupełnie możliwość kombinacji, co będzie się przekładało na zróżnicowanie budowy i oczywiście właściwości. Kolejna sprawa. Białka generalnie są cząsteczkami termolabilnymi. Generalnie, to znaczy, że pod wpływem wyższej temperatury szybko ulegają denaturacji. Wyjaśnimy sobie, czym jest denaturacja dokładniej i wyjaśnimy sobie także, że denaturację nie musi wywoływać tylko wysoka temperatura. Natomiast ja chciałem tutaj podkreślić, że białka są na ogół wrażliwe na wysoką temperaturę. To ważne. Natomiast charakterystyka ogólna, ciąg dalszy. Otóż większość białek jest rozpuszczalna w wodzie i w wodzie białka te tworzą koloidy. Następna sprawa. Białka można podzielić na proste, czyli proteiny, i białka złożone. My ten podział wykorzystamy, z tym, że trzeba tu wyraźnie sobie zasygnalizować, że kryteriów podziału w przypadku białek może być znacznie więcej. Natomiast w szkole zastosujemy, jeśli tak można powiedzieć, tylko dwa kryteria właśnie z tym kryterium proste, białka i białka złożone jako podstawowe. Z tym, że zacznijmy od kwestii zupełnie podstawowej. Mówiłem o tym, że białko to twór generalnie zbudowany z co najmniej 100 aminokwasów. Zatem, proszę bardzo, przed tobą taki, powiedzmy sobie, uproszczony wykres. Tutaj na tej osi mamy liczbę reszt aminoacylowych. Od łacińskiego AA acidum aminoaceticum często właśnie zapisuje się krótko aminokwasy w łańcuchu, po prostu jako reszty AA. A zatem, jeśli połączymy tylko dwa aminokwasy ze sobą, mówiliśmy o tym, powstanie dipeptyd. I jeśli liczba aminokwasów w łańcuchu jest mniejsza niż 10 albo równa 10, to mówimy o oligopeptydach. Co dalej? Dalej mamy polipeptydy. Przy czym nominalnie polipeptyd to jest cząsteczka, która zbudowana jest właśnie od kilkunastu do, do stu aminokwasów. A dopiero cząsteczka, która ma więcej niż 100 aminokwasów, jest białkiem. Mamy zatem tutaj cezurę, podział. To jest te 100 peptydów i to jest podział klasyczny, takie coś, co nazwaliśmy klasycznym kryterium wielkości. Cały problem polega na tym, że mnóstwo peptydów, które mają kilkadziesiąt aminokwasów, tak naprawdę ma wszystkie cechy białek, na przykład małych białek, bo są białka, takie na przykład jak właśnie histony, które mają raptem najmniejszy histon ma bodajże 102 aminokwasy. I różnica pomiędzy takim polipeptydem, którym mierzy Powiedzmy sobie, kilkadziesiąt już aminokwasów, a małym białkiem, szczerze mówiąc, jest pomijalna. Zatem ta granica jest sztuczna. Biolodzy zmagają się z tym problemem i tutaj pojawiły się dwa rozwiązania, które szczerze mówiąc tylko zwiększają poziom zamieszania. Otóż część uważa, że kryterium to jest masa cząsteczki. Otóż przyjmuje się, że 10 kilodaltonów, czyli 10 tysięcy jednostek masy w tym przypadku cząsteczkowej, to jest granica, która wyznacza wielkość najmniejszego białka, czyli jeśli coś jest mniejsze, to jest polipeptydem. Jeśli jest większe, to już jest białkiem. Ze względu na Masę aminokwasów daje to mniej więcej 90 aminokwasów w łańcuchu. I to byłaby taka już no nieco rozmyta, ale jakaś granica kolejna granica wielkości. Sprawa natomiast, tak jak mówiłem, jest trudna, dlatego że dużo peptydów, dużo polipeptydów ma właściwości i funkcje bardzo zbliżone do białek. Zatem dzisiaj granica pomiędzy tym czymś, co nazywa się polipeptydem, a białkiem, szczególnie w ujęciu funkcjonalnym, zaciera się. Zatem może się zdarzyć tak, że w tekście zadania pojawi się takie sformułowanie: małe białko, które ma kilkadziesiąt aminokwasów. To nie będzie błąd, tylko to jest po prostu nowocześniejsze spojrzenie na peptydy i białka, dlatego że, tak jak powiedziałem, ta granica, bo ta jest tutaj ważna, ona po prostu jest mocno umowna. No dobrze, co natomiast, jeśli chodzi o tą liczbę ponad 100? Otóż trzeba pamiętać, że większość białek to powiedzmy sobie sto kilkadziesiąt lub kilkaset aminokwasów w łańcuchu, ale są i takie białka, które mogą mieć kilka tysięcy aminokwasów. No dobrze, zostawiamy teraz kryterium wielkości i wracamy do naszego kryterium budowy, gdzie mówiłem, że białka dzielimy na proste. To są takie, które są zbudowane tylko z aminokwasów i białka złożone. Tutaj mamy zatem aminokwasy i część niebiałkową. Ona ogólnie nazywana jest grupą prostetyczną. Natomiast tak, jeśli chodzi o białka proste, można podzielić je na dwie grupy. To są białka globularne. O takich cząsteczkach, które z grubsza. To jest takie duże uproszczenie, ale z grubsza mają kulisty kształt. Zazwyczaj one dobrze rozpuszczają się w wodzie. I tutaj mamy grupę białek, która jest tak zróżnicowana, że pełni bardzo, ale to bardzo różne funkcje. Za chwilę to wykażę. Co dalej? Białka proste mogą mieć też budowę fibrelarną. To są białka włókienkowe. One co do zasady, nie rozpuszczają się w wodzie i tutaj znajdziemy białka, które ogólnie rzecz ujmując pełnią funkcje mechaniczne, na przykład strukturalne lub wzmacniające. Wracając zaś do białek globularnych. W podręcznikach podaje się trzy takie flagowe przykłady białek globularnych, białek prostych, które są białkami globularnymi. I tak, mamy tutaj albuminy. To są niewielkie białka, które są rozpuszczalne w wodzie, one są między innymi, np. składnikami osocza krwi człowieka. Uczestniczą w regulowaniu ciśnienia osmotycznego krwi, są buforami pH, no skoro aminokwasy mogą być buforami, no to w takim razie białka, które są zbudowane z aminokwasów, tym bardziej. Teraz jeszcze można wspomnieć, że niektóre transportują hormony, jeszcze inne kwasy tłuszczowe. W każdym razie, będziemy do nich wracać na różnych kursach, zatem w tej chwili są to tylko sygnały. Podobnie rzecz ma się z globulinami. To są białka, które są dużo gorzej rozpuszczalne w wodzie, ale w wodnych roztworach słabych kwasów, soli i zasad rozpuszczają się dobrze. Flagowym przykładem globulin są immunoglobuliny, czyli białka odpornościowe. I oczywiście o immunoglobulinach będziemy naprawdę jeszcze dużo, dużo mówić, ale. To oczywiście będzie inny kurs. Podobnie jest z histonami. To są rozpuszczalne w wodzie małe białka o silnie zasadowym odczynieniu. mają bardzo dużo aminokwasów zasadowych i histony w jądrze komórkowym, czyli w komórkach eukariotycznych, wraz z DNA współtworzą substancję dziedziczną, nazwijmy to w tej chwili ogólnie chromatynę. I tak jak w przypadku pozostałych, o histonach też będziemy jeszcze całkiem sporo mówić. Natomiast jeśli chodzi o białka fibrelarne, to w tej chwili po prostu wspomnę o dwóch przykładach. Kolagen Keratyna, kolagen występuje w skórze, białko wzmacniające skórę, też będziemy o nim mówić. Oczywiście będziemy też mówić o keratynie, czyli białku, które występuje m.in. we włosach, w paznokciach, pazurach, kopytach, itd., itd. Czyli mamy tutaj klasyfikację, która w zasadzie jest dość prosta, ale podawanie w tej chwili konkretnych przykładów białek i funkcji jest o tyle utrudnione, że po prostu będziemy to wprowadzać w przyszłości. Natomiast pozostając właśnie w obrębie. Charakterystyki ogólnej, wypadałoby teraz zauważyć, że białka złożone, część niebiałkową mogą mieć zbudowaną z. Uwaga! To mogą być reszty cukrowe, na ogół są to oligosacharydy. Na ogół. I przykładem takiego białka, które jest glikoproteiną, może być interferon, czyli to białko, które działa przeciwwirusowo. Też o nim będziemy mówić. Co dalej? Kolejna grupa białek złożonych to lipoproteiny. To są te białka złożone, które mają tłuszcze, po prostu. I tutaj warto wspomnieć o lipoproteinach, które transportują no, cholesterol, na przykład we krwi. Co dalej? Następna grupa: fosfoproteiny to są białka, które mają resztę fosforanową. Przykładem niech będzie kazeina występująca w mleku. Następnie mamy metaloproteiny, czyli to są takie, które, w których niektóre aminokwasy skompleksowane są z atomami metalu. Metaloproteiną jest na przykład ferrytyna, która magazynuje żelazo w naszej wątrobie. I wreszcie ostatnia grupa, chromoproteiny, to są połączenia, w których aminokwasy, część aminokwasów łączy się z barwnikami, z cząsteczkami barwników. I tu flagowym przykładem może być hemoglobina, wreszcie może być też mioglobina. I o hemoglobinie i mioglobinie też będziemy mówili jeszcze całkiem, ale to całkiem sporo. Na razie natomiast przeanalizowaliśmy rodzaje białek według kryterium budowy. Wspomniałem o tym, że zastosujemy jeszcze jedno kryterium. Otóż można analizować białka według kryterium, którym jest ogólna funkcja. Tu sprawa się zaczyna naprawdę komplikować, dlatego że mamy białka strukturalne, czyli ogólnie rzecz ujmując budulcowe. Przykłady: proszę bardzo, kolagen wspominałem o nim, keratyna, dodajmy do tego jeszcze elastynę, wreszcie białko fibroinę, która występuje w jedwabiu, tubulinę. Będziemy, to już zaczyna być nudne, ale tak, będziemy o tych białkach mówić. Podobnie jak o białkach enzymatycznych, czyli tych, które przyspieszają reakcje, które zachodzą w komórkach. Tutaj zatem jako przykłady bardzo nieliczne, pepsyna, która umożliwia nam trawienie w żołądku białek. Dalej mamy polimerazę DNA, to jest enzym, który uczestniczy Kluczowy enzym, który jest związany jest z syntezą DNA. Wreszcie mamy taki enzym o długiej i na razie jeszcze trudnej do rozszyfrowania nazwie: karboksylaza rybulozo-bisfosforanu. O niej będziemy mówili analizując fazę, tzw. Tak ciemną, fotosyntezy. No dobrze, oprócz licznych, bardzo licznych białek enzymatycznych, mamy jeszcze białka sygnałowe. Przykładem niech będzie hormon wzrostu, on jest białkiem. I tu warto wspomnieć, że cały szereg hormonów to są hormony peptydowe. Ja tutaj podaję dwa przykłady: insulinę i glukagon. Oczywiście tych przykładów mogłoby być więcej. Natomiast wyliczając rodzaje białek według funkcji, białka transportujące przykład wspomniana już hemoglobina dołóżmy do tego transferynę, która umożliwia transport. Transport żelaza w osoczu krwi. I tu jeszcze mamy przykład białko pompy wapniowej. To z kolei są białka, które transportują na małe odległości. One są wbudowane w błonę komórkową i można się domyślać, że to jest takie białko, które będzie pompowało jony wapnia. Dalej, białka receptorowe. Co to jest receptor? No cóż, ogólnie w tej chwili powiedzmy sobie, że to jest element biologiczny, który umożliwia odbiór bodźców. Przykładem białek, które są receptorami albo częściami receptorów, są rodopsyna, która występuje w naszych oczach. Podałem też jako przykład inny receptor insuliny w komórkach wątroby. Kolejna kategoria to białka regulujące aktywność genów. I tutaj podajemy przykład. Represor operonu laktozowego bakterii E. coli. To jest trudny temat, który będziemy realizowali na kursie genetyki, ale są białka, które oddziałują z DNA i mają decydujący wpływ na to, czy dane geny są odczytywane, czy nie. Kolejna grupa, białka motoryczne. Tutaj mamy białko o nazwie Miozyna, które występuje w mięśniach. Dodajmy jeszcze kinezynę. O kinezynie na kursie cytologii też będzie mowa, bo bardzo fajne białko. Swoją drogą, natomiast jeśli chodzi o rodzaje białek, to trzeba wspomnieć o zapasowych. Przy czym funkcją białek generalnie nie jest tworzenie zapasów ale są od tego odstępstwa. Przykładem jest białko, które występuje w fasoli, fasolina. Tutaj jeszcze podaję przykład owoalbuminy, która występuje w jajach. I dołożyłem jeszcze ferrytynę, czyli to jest właśnie to białko, mówiłem chyba o tym, które magazynuje żelazo w naszej wątrobie. Czy to wszystko? No, jeszcze jest taka kategoria inne, dlatego że białka mogą pełnić naprawdę przecudaczne, za przeproszeniem, funkcje, mówiąc niefachowo. Zatem tylko podamy, że w kategorii inne, niech na przykład będą białka fluorescencyjne, które występują w ciele niektórych medus. A zatem mamy tutaj niesamowite zróżnicowanie funkcji. Jest to podział bardzo ogólny. i Teraz wyobraźmy sobie, że do każdej z tych funkcji można dopisać setki, a często tysiące, tysiące różnych białek. I to wszystko są struktury zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym. Zatem różnice, jeśli chodzi o możliwości funkcjonalne, będą się brały z tego, jakie aminokwasy budują te białka i uwaga, w jaki sposób te aminokwasy potem się organizują, ale o tym opowiemy sobie już za chwilę. Przejdziemy teraz do najtrudniejszej części tego wykładu, mianowicie do analizy struktury przestrzennej białek. Zaczniemy dość skromnie. Otóż wyróżnimy sobie, właściwie nazwiemy sobie poziomy struktury białek ze względu na ich skalę przestrzenną. Brzmi to cokolwiek tajemniczo, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. A zatem w białkach wyróżnić możemy strukturę pierwszorzędową, ona jest podstawowa i od niej zależą kolejne struktury wyższego rzędu. Zatem struktura drugorzędowa, trzeciorzędowa, a w części białek będziemy w stanie wykazać istnienie struktury czwartorzędowej. Z tym, że procesy te są bardzo skomplikowane, ale można je przedstawić w postaci prostej grafiki, prostego rysunku. O co tutaj bowiem chodzi? Przed Tobą łańcuch polipeptydowy, przedstawiony symbolicznie jako taka tasiemka, nitka. Ta nitka po syntetyzowaniu może przyjąć, przynajmniej teoretycznie, dowolną formę przestrzenną. Ale w praktyce, w komórce tak się nie dzieje. Ta nitka, która sama w sobie w tym momencie niewiele znaczy, ulegnie zmianie. Ta zmiana będzie polegała na tym, że nitka ta przyjmie bardzo specjalną, charakterystyczną formę przestrzenną. W tej rycinie zawierają się już struktury wyższego rzędu. Nie ma tutaj akurat czwartorzędowej, ale to jest nieistotne. I o co tutaj zatem chodzi? Otóż. Proces, w którym zwykły łańcuch aminokwasów, łańcuch polipeptydowy, ulega sfałdowaniu, a ściślej mówiąc, zwijaniu i powstaje forma przestrzenna, to tu, w tym momencie, mówimy już o białku. I w tym białku mamy bardzo prosty rysunek, ale już on sygnalizuje, mamy skomplikowane relacje przestrzenne poszczególnych elementów. Czas zatem teraz porozmawiać po kolei. O wszystkich poziomach struktury białek. Zaczynamy od struktury pierwszorzędowej. Przedstawiamy ją teraz symbolicznie, nie jako tasiemkę, ale po prostu ciąg kulek. Znasz to. Po prostu mamy tutaj połączone ze sobą aminokwasy. Aminokwasy są połączone wiązaniem peptydowym. Zatem, struktura pierwszorzędowa to nic innego, jak tylko sekwencja, czyli inaczej kolejność ułożenia aminokwasów. I to, jaki aminokwas jest na, na pozycji pierwszej, jaki aminokwas jest na pozycji drugiej, trzeciej i kolejnych, to jest właśnie sekwencja. Białka różnią się sekwencją aminokwasów, to jest chyba jasne. I z tej różnej sekwencji będą wynikały różne właściwości. Zatem struktura pierwszorzędowa determinuje, już o tym mówiłem, struktury wyższego rzędu. Ogólnie przejmuje się, że proces fałdowania jest samoistny. Ale w komórkach sprawa nie jest już taka prosta. Tak się bowiem składa, że tam istnieje w bezpośrednim otoczeniu takiego łańcucha, powstającego łańcucha polipeptydowego, istnieje mnóstwo różnych substancji, różnych cząsteczek, atomów naładowanych, elektrycznie nienaładowanych, hydrofilowych, hydrofobowych itd., i to wszystko zakłóca proces fałdowania. Zatem w komórce będą specjalne mechanizmy, które będą doprowadzały do tego, że faktycznie ta sekwencja, która determinuje struktury wyższego rzędu, przyjmie właściwą postać. Postać swoją drogą najkorzystniejszą energetycznie. A zatem jeszcze raz struktura pierwszorzędowa będzie determinowała struktury wyższego rzędu. W jaki sposób? Spójrzmy teraz na strukturę drugorzędową. Teraz będziemy mówili o dwóch powtarzających się w białkach motywach przestrzennych. Pierwszym motywem jest helisa alfa. Tutaj widzisz taki odcinek łańcucha polipeptydowego, który jest spiralnie zwinięty. To jest prawoskrętna helisa. Ona została nazwana helisą alfa. Dlaczego? Dlatego, że została, ta struktura została odkryta jako pierwsza. Odkryto ją ponad 50 lat temu podczas badań nad keratyną. To jest białko, o którym wspominałem. Czyli mamy taką strukturę właśnie zwiniętej spirali. Jest jeszcze druga struktura, która pojawia się w większości białek, też o wysokim stopniu powtarzalności, to jest tak zwana harmonika beta. Ona ma w nazwie beta, dlatego że została odkryta ciut później. Nie na rok później po Helisie alfa, i stąd są te takie określenia, które no, wielu uczniów zastanawia się: dlaczego alfa, dlaczego beta? Tutaj tylko kolejność jest istotna. Zobaczmy zatem, jak wygląda harmonika beta. Otóż, na rysunkach takich ogólnych. To są takie tasiemki. Z tym, że te tasiemki, o tutaj widać, są śrubowato skręcone. Jeszcze przy okazji powiem, że grot tej strzałki, pokazujący, że to jest odcinek, który przyjmuje postać harmonijki beta, grot ten skierowany jest w stronę końca C. Zatem ten polipeptyd, czy też to białko, bo ono ma już pomału budowę przestrzenną, tutaj będzie miało N koniec. Natomiast tutaj będziemy mieli C koniec. Wracając jednak do helisy alfa i beta harmoniki. Na tej rycinie widzimy bardzo popularny sposób przedstawiania tych struktur. My jednak musimy powiedzieć o nich trochę więcej. A zatem, proszę bardzo, tutaj widzisz helisę alfa, która jest, tak jak powiedziałem, skręceniem spiralnym łańcucha polipeptydowego i Czerwoną ramką zaznaczyliśmy pojedynczy aminokwas. Tu widać, że to jest po prostu ciąg aminokwasów, które się w charakterystyczny sposób układają. Dlatego, że ja mówiłem o tym wiązania różne w łańcuchu polipeptydowym mogą się, że tak powiem, ustawiać pod różnym kątem. Nas teraz jednak interesuje, powiedzmy sobie w tym momencie o to miejsce. Tutaj mamy NH i Wiązanie wodorowe z węglem grupy karboksylowej kolejnego aminokwasu, który leży właśnie w helisie alfa, w tym jednym łańcuchu. Czyli tu mamy wiązanie wodorowe. Co dalej? Proszę bardzo, tu mamy kolejne wiązanie wodorowe też pomiędzy elementami jednego łańcucha. Wreszcie tutaj tych wiązań wodorowych jest oczywiście dużo, dlatego helisa alfa jest stosunkowo stabilną strukturą. Teraz może zerknijmy już na harmonikę beta. Struktura ta wygląda jak pofałdowana kartka papieru. Proszę bardzo. Otóż w tym przypadku, jak widać, mamy do czynienia z taką sytuacją, że po prostu łańcuch polipeptydowy przypomina takiego za przeproszeniem łamańca. I tu w tym momencie nie widzimy wiązań wodorowych, które stabilizują harmonikę beta, dlatego że musielibyśmy narysować sobie jeszcze jeden łańcuch. Ja pokażę to później, ale już teraz zasygnalizuję, że w przypadku harmoniki beta ona też jest stabilizowana wiązaniami wodorowymi, ale są to wiązania pomiędzy sąsiednimi atomami szkieletu polipeptydu, między sąsiednimi atomami dwóch różnych nici, dwóch różnych łańcuchów. No dobrze, zatem w pewnym sensie podsumowując, struktura drugorzędowa, czyli alfa helisa i harmonika beta są stabilizowane wiązaniami wodorowymi. Pokazujemy tutaj takie modelowe połączenie. Proszę bardzo, mamy wiązanie wodorowe, i to jest element, który pojawia się w niemal wszystkich białkach, stabilizując oczywiście strukturę drugorzędową. Przy czym są takie białka, które składają się z są jakby mieszanką. Obu struktur alfa, Helisy i Beta harmoniki są takie, które mają tylko jeden rodzaj struktury drugorzędowej. My symbolicznie, szkolnie w tym naszym łańcuchu polipeptydowym sygnalizujemy obecność wiązań wodorowych tego typu, które stabilizują strukturę drugorzędową o w tych trzech miejscach. Myślę, że jeżeli chodzi o strukturę drugorzędową, nic więcej wiedzieć nie trzeba. Zatem przejdziemy do struktury trzeciorzędowej. Tutaj sytuacja się komplikuje. Odnajdziesz na pewno już natychmiast struktury drugorzędowe, czyli odcinki, fragmenty tego polipeptydu. Tutaj przyjmują postać helisy alfa. Tutaj widać odcinki, które są odcinkami harmoniki beta. Do tego dochodzą takie charakterystyczne pętle, ale o, o nich w szkole średniej się nie mówi. Zatem z czym mamy tutaj do czynienia? Otóż wzajemne ułożenie w przestrzeni zarówno fragmentów helisy alfa jak i fragmentów beta harmonijki takich zakrętów charakterystycznych to wszystko powoduje, że tutaj mamy już do czynienia ze strukturą trzeciorzędową. Czyli mówiąc krótko, łańcuch aminokwasów jest już pofałdowany w przestrzeni. Ta cząsteczka będzie miała określone właściwości w zależności od tego jakie aminokwasy będą tworzyły określone jej elementy. W przypadku dużych białek oznacza to, że będą istniały całe takie rejony o określonych właściwościach, np. hydrofobowych albo hydrofilowych. Wtedy będziemy mówili o domenach cząsteczki białka. Co trzeba jeszcze wiedzieć o strukturze trzeciorzędowej? Otóż strukturę trzeciorzędową stabilizują liczne wiązania. Z tym, że Tutaj pokazujemy wiązanie kowalencyjne, które powstaje pomiędzy resztami cysteiny. Tutaj mamy łańcuch boczny CH2 SH grupa tiolowa i tutaj byłoby CH2 SH druga grupa, czyli jeżeli te cysteiny leżą blisko siebie, tu powstaje mostek disiarczkowy. Dwusiaczkowy, czyli tutaj mamy do czynienia z wiązaniem kowalencyjnym. Ono jest ważne dla stabilizowania, dla tworzenia i stabilizowania struktury trzeciorzędowej. Ale to nie jest jedyne wiązanie, dlatego że znacznie liczniejsze są słabe, niekowalencyjne oddziaływania, wiązania. Pokażmy je sobie. Proszę bardzo, w tym miejscu widać wiązanie jonowe. Naładowana do dodatnio grupa NH3. Tutaj mamy ujemnie naładowaną grupę karboksylową COO. I w takim razie, jeśli te reszty, te elementy łańcuchów bocznych znajdą się blisko siebie, powstanie wiązanie jonowe. Tutaj mamy symbole aminokwasów, ale nas one teraz nie interesują. Szukamy. Jeszcze innych typów oddziaływań, i tutaj znajdziemy sobie taki fragment naszego modelu, gdzie jak widać mamy, notabene, walinę, i tutaj widać, że ona ma niepolarną, niepolarny łańcuch boczny. Tutaj też jest niepolarny łańcuch boczny. Jak wiesz, one są hydrofobowe. I jeśli w tym rejonie cząsteczki naprzeciwko siebie znajdą się takie właśnie niepolarne, hydrofobowe. Łańcuchy boczne. One będą miały skłonność do takiego kumulowania się wewnątrz cząsteczek, dlatego że białka funkcjonują w komórce w środowisku wodnym. A zatem, będziemy tutaj mówili o istnieniu oddziaływań hydrofobowych. Co dalej? W szkole średniej trzeba jeszcze wspomnieć też o wiązaniach wodorowych. To są takie wiązania, jak te, które stabilizują strukturę drugorzędową, ale zwróć uwagę, że tu mówimy o wiązaniach wodorowych pomiędzy elementami łańcuchów bocznych. I to one uczestniczą w tworzeniu i stabilizowaniu struktury trzeciorzędowej, a nie wiązania wodorowe pomiędzy atomami szkieletu. No dobrze, jeśli chodzi o strukturę trzeciorzędową, to myślę, że ten skomplikowany element w prosty sposób przedstawiliśmy. Zatem czas porozmawiać o strukturze czwartorzędowej. Przed tobą już konkretna cząsteczka, być może ją rozpoznajesz. To jest cząsteczka hemoglobiny. Hemoglobina mówi się, że jest. Tetramerem składa się z czterech podjednostek. Ściśle mówiąc, są tam dwa łańcuchy alfa, dwa łańcuchy beta. Ja już mówiłem o hemoglobinie, będziemy wielokrotnie jeszcze wspominać. Teraz nas interesuje jako model białka, który ma strukturę czwartorzędową. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli białko ma co najmniej dwa łańcuchy polipeptydowe, które osiągają strukturę trzeciorzędową i jeszcze nawzajem łączą się to w tym momencie będziemy mieli czynienia z białkiem, które ma strukturę czwartorzędową czyli co najmniej dwa łańcuchy polipeptydowe. Do tego dochodzą ewentualnie struktury niebiałkowe. I w przypadku hemoglobiny mamy taką sytuację, że ma, czerwonym kolorem pokazujemy jeden łańcuch polipeptydowy, takim żółto-pomarańczowym drugi, tutaj mamy trzeci i wreszcie czwarty łańcuch polipeptydowy. I do tego wszystkiego każdy łańcuch polipeptydowy jest skompleksowany, jest połączony, związany z jedną cząsteczką chemu, barwnika. Zatem spójrz na render modelu trójwymiarowego w takim ujęciu bardziej dynamicznym. O, proszę bardzo. Tu widzisz cząsteczkę hemoglobiny. To jest ten model taki popularny wstążkowo-nitkowy. Widzimy tutaj łańcuchy, one są zaznaczone kolorami pod jednostki. Widzisz też cząsteczki chemu. A teraz włączyłem, o, właśnie tutaj, te liczne fioletowe elementy. To są wiązania wodorowe, które stabilizują tą strukturę. Z tym, że tak jak mówiłem, strukturę trzeciorzędową i czwartorzędową stabilizują nie tylko wiązania wodorowe. A zatem mamy teraz najbardziej rozbudowaną strukturę, strukturę najwyższego rzędu, która występuje tylko w części białek. I na tym moglibyśmy chyba zakończyć, ale myślę, że ciekawe będzie obejrzenie sobie renderów, Modeli trójwymiarowych białek, o których wspominałem. A zatem na początek proszę bardzo, widać tutaj model ten właśnie wstążkowy. Widać splecione blisko siebie łańcuchy, które są odcinkami. To jest beta harmonii, harmonika beta, i widzimy liczne fioletowe wiązania wodorowe. To jest to, o czym wspominałem. Te wiązania. Łączą ze sobą atomy tworzące szkielet polipeptydowy tych łańcuchów. Widać, że tych wiązań jest tutaj dużo. I to oznacza, że taka cząsteczka, która w taki sposób powstaje, cząsteczka białka, to już teraz chyba można zdradzić. Jest to białko fibrylarne, nierozpuszczalne w wodzie, o dużej odporności mechanicznej. A tu jeszcze zbliżenie, i można sobie. Obejrzeć właśnie na zbliżeniu ogólne położenie wiązań wodorowych. Tak, skończymy odtwarzanie tej animacji. Teraz przyjrzyjmy się animacji, w której obracamy inną cząsteczkę. To jest, nie będziemy tego powiększać na cały ekran. Tutaj widać, że w tej cząsteczce dominują. Odcinki, czyli po prostu Helisa Alfa. I to jest białko notabene globularne, to jest białko fibrylarne, to jest białko rozpuszczalne w wodzie, z tym, że jest to białko złożone. Tutaj widzimy, ja zdradzę to od razu. To jest cząsteczka chemu z centralnym atomem żelaza. Zatem jest to białko złożone. Ale składa się ono z jednego łańcucha polipeptydowego, który ma oczywiście konformację, pełną konformację przestrzenną. Zatem mówimy tutaj o strukturze trzeciorzędowej. No dobrze, obejrzeliśmy sobie modele struktury drugorzędowej, zatem może teraz trochę o strukturze trzeciorzędowej. Proszę bardzo, obejrzymy sobie teraz białko. Tutaj widzimy model kulkowo-prętowy. Widać, że żarty się skończyły. To jest ta sama cząsteczka, którą przed chwileczką pokazywałem, tylko właśnie w nieco innym ujęciu. I tutaj widać, z czym muszą mierzyć się biochemicy. Dlatego, że fajnie to wygląda na takich uproszczonych grafikach, na uproszczonych modelach. Dobrze, że takie modele powstają, ale żeby sobie uświadomić, jak trudno odtworzyć strukturę przestrzenną białka, jak ważne jest skądinąd. Poznanie tej struktury, no to właśnie taki model kulkowo-prętowy pokazuje, że sprawa jest naprawdę skomplikowana. Zatem tutaj mieliśmy o właśnie elementy takie uproszczone i widzimy też wiązania wodorowe, dlatego że na tych modelach ten typ wiązań jest pokazywany. I zbliżenie znowuż na cząsteczkę chemu. Myślę, że teraz już przyspieszymy sobie to oglądanie. O, proszę bardzo, jeszcze raz. A tutaj mamy model czaszowy, typowo kulowy. No, interpretacyjnie jeszcze trudniejszy. I wracamy do tego modelu, od którego zaczynaliśmy. Natomiast w tym miejscu też oglądamy znaną ci cząsteczkę. To białko fibrylarne. Obrócimy sobie, widać łańcuchy polipeptydowe, ale na modelu kulkowo-prętowym Sprawa jest, no powiedzmy sobie, dosyć skomplikowana. Zatem o proszę bardzo, znana Ci animacja, gdzie obracamy sobie ten model, ale wykorzystujemy tutaj wizualizację tą tak zwaną wstążkową. Czyli tutaj widzimy białko fibrylarne, a tutaj widzimy model właśnie czaszowy, ciasne, ciasne oplecenie, długa oś cząsteczki też jest tutaj dobrze. Widoczne. Dobra, tyle jeśli chodzi o strukturę trzeciorzędową, ale to nie koniec. Na koniec zatem rozszyfrujmy sobie, z jakimi cząsteczkami mieliśmy do czynienia. Proszę bardzo, to białko fibrelarne, notabene białko proste, bo nie ma tutaj dodatkowych elementów, to jest kolagen. Tutaj zaś widzimy cząsteczkę mioglobiny. To jest białko, które występuje w mięśniach to jest bliska krewna hemoglobiny, ale w tej chwili dla nas najistotniejsze jest to, że to jest białko globularne, z tym, że jest to białko złożone, które jest chromoproteiną, dlatego że ma cząsteczkę hemu. I oczywiście da się tu wykazać też wszystkie poziomy struktury, czyli pierwszo, drugo, trzecio rzędową. Natomiast tutaj mamy model hemoglobiny, białko globularne, białko złożone. Mówiłem o tym, że tu też występuje chem, tylko, że mamy cztery podjednostki. Każda z nich połączona jest z jedną cząsteczką chemu. Zatem w cząsteczce hemoglobiny znajdziemy cztery cząsteczki chemu. I jeszcze może przyspieszmy sobie tutaj, żeby to właśnie odzwierciedlić. Teraz mamy model czaszowy. Tu widać pięknie podjednostki. Czyli konkluzja jest prosta. Aby białko pełniło swoją funkcję biologiczną, musi mieć Pełną, prawidłową konformację przestrzenną. Jeśli ta konformacja jest nieprawidłowa, to wówczas mogą się pojawić kłopoty. To znaczy, najczęściej komórki są w stanie usunąć takie nieprawidłowe białka, o czym będziemy mówili w przyszłości. Natomiast teraz chciałbym zauważyć, że jeżeli takie nieprawidłowo sfałdowane białka w komórce zostają, to mogą być przyczyną poważnych chorób. Na przykład badacze sądzą, że takie jest tło choroby Alzheimera. No dobrze. Jeśli chodzi o poziome struktury białek, to będzie tyle. Teraz, w ramach powiedzmy sobie ciekawostki, dlatego że to nie jest objęte programem nauczania w szkole, przygotowaliśmy króciutką prezentację, która wyjaśnia, czym są białka opiekuńcze czyli takie, które, jakby to powiedzieć, opiekują się niektórymi młodymi białkami, które, jak się okazuje, wymagają opieki. No dobrze, zostawmy te eufemizmy i przejdźmy do meritum sprawy. Otóż, zwijanie białka, proces o którym już mówiłem, czyli inaczej mówiąc, fałdowanie, jest procesem najogólniej rzecz ujmując po prostu bardzo skomplikowanym. Jeśli przyjmiemy, że łańcuch aminokwasów przyjmuje konformację możliwie o najniższym poziomie energii. Oraz, że sposób zwinięcia tego łańcucha, tej sekwencji aminokwasów, zależy właśnie od samej sekwencji. Czyli wszystko, co dzieje się z kolejnymi strukturami, to jak one się formują, zależy od struktury pierwszorzędowej. I jeśli takie założenie przyjmiemy, generalnie rzecz biorąc, będziemy mieli rację. Biolodzy stwierdzili, że struktura pierwszorzędowa determinuje sposób zwijania się białka w przestrzeni, a co za tym idzie, można powiedzieć, że jest wystarczająca do w pewnym sensie zakodowania konformacji, czyli budowy przestrzennej. Kłopot polega na tym, że łańcuchy polipeptydowe powstające na rybosomach oddziałują z bardzo różnymi, z bardzo licznymi cząsteczkami chemicznymi, które akurat znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. A to może zakłócić proces powstawania białka i powstaną, ja już chyba o tym mówiłem, białka o nieprawidłowej konformacji. Trzeba bowiem pamiętać, że łańcuch aminokwasów jest, jakby to powiedzieć, giętki. I naprawdę niewiele trzeba, aby te odcinki układały się inaczej niż w sposób pożądany. Wspomnijmy więc w tym momencie takie choroby jak Alzheimera czy choroba Parkinsona, które w tej chwili bardzo jednoznacznie wiąże się z odkładaniem się w komórkach błędnie sfałdowanych białek. My jednak wróćmy do zagadnień natury Pesmosy ogólnej. Zatem zastanówmy się po prostu, czy można zminimalizować ryzyko oddziaływania różnych cząsteczek na powstający łańcuch polipeptydowy w taki sposób, aby po prostu powstawały nam no tylko białka o pożądanej konformacji. I tu pojawiają się białka opiekuńcze czyli czaperony. To są ogromne kompleksy białkowe. Przed Tobą render modelu trójwymiarowego, który pokazuje domeny białkowe. Tutaj jest cały szereg białek. Powstaje taka konstrukcja, która, no powiedzmy sobie, przypomina nieco pocisk armatni. Ona jest pusta w środku. Tutaj możemy ocenić to na renderze nieco, nieco innym. Inaczej ustawiony został model. Mamy zatem w cytozolu wielkie kompleksy białkowe. Odkryto je najpierw u bakterii, ale potem okazało się, że występują także w komórkach eukariotycznych. I na czym polega rola czaperonów? Może najpierw jednak zmieńmy sobie ten trudny do interpretacji model na prosty rysunek. Mamy zatem taką strukturę, której wyróżnić można tzw. czapeczkę i tak tzw. pierścień. Dobrze. Co robi czaperon? Otóż, czaperon umożliwia prawidłowe formowanie białka. Tutaj w tym miejscu widzimy, jak łańcuch polipeptydowy po prostu wnika do wnętrza chaperonu. Chaperon jest tak dużym kompleksem, że zmieści się tutaj naprawdę duże białko. W tym miejscu zaś widzimy to, do czego, że tak powiem, chaperon jest przeznaczony. Otóż wewnątrz czaperonu po zamknięciu wieczka panują bardzo jednorodne, hydrofilne warunki. To można byłoby tak powiedzieć, że no jakby ten łańcuch był w czystej wodzie czyli nie ma żadnych złych wpływów różnych cząsteczek, które mają w końcu różne właściwości chemiczne i fizyczne. Zatem formowanie się białka w czaperonie przebiega w sposób niezakłócony. I kiedy takie białko Osiągnie odpowiednią konformację, czyli przyjmie właściwą konformację, opuszcza czaperon. No, tak naprawdę musi się uchylić ta czapeczka. No, w każdym razie tu widzimy już w pełni uformowane prawidłowe białko. Czyli można byłoby funkcję czaperonów krótko określić tak, że one pozwalają na niezakłócone złymi wpływami formowanie cząsteczek białek. Tak jak to robiliśmy w przypadku węglowodanów i lipidów, teraz przedstawię trochę informacji, takich, no właśnie, czysto chemicznych. To znaczy, jeszcze raz przyjrzymy się reakcji kondensacji i uwaga reakcjom charakterystycznym. Zatem startujemy, reakcja kondensacji i zresztą nie tylko. Proszę bardzo, pokazujemy to wszystko symbolicznie. Mamy zatem aminokwas jeden, drugi aminokwas. Może trzeba będzie to jednak trochę uzupełnić. No, w każdym razie tutaj, oczywiście, mamy N koniec owego aminokwasu. Tutaj będziemy mieli grupę karboksylową. Tutaj zatem grupa aminowa tego drugiego aminokwasu. Tak, już nie będę rysował grupy. A dobra, grupa karboksylowa. Spieszę się zupełnie niepotrzebnie. W każdym razie przypominam, że reakcja doprowadza do wydzielenia cząsteczki wody i powstaje wiązanie peptydowe pomiędzy tymi dwoma aminokwasami. Efektem jest powstanie dipeptydu. Sprawa jest myślę naprawdę prosta, zatem zauważamy, że jeśli aha, no tutaj oczywiście zaznaczymy sobie wiązanie peptydowe, żeby nie było. Natomiast jeśli będziemy wydłużali ten łańcuch, ja mówiłem przez dostawianie kolejnych aminokwasów wedle ściśle określonego wzorca w komórkach na rybosomach, w tym momencie zaczniemy tworzyć już peptydy. Kiedy te peptydy sfałdują się, przyjmą określoną, też znaczy polipeptydy i białka przyjmą określoną konformację przestrzenną, staną się czynnymi biologicznie cząsteczkami, czyli będzie to, o co nam chodziło. Nam tutaj natomiast pozostaje zasygnalizować, że reakcja kondensacji prowadzi do powstania polipeptydów i białek, natomiast uwaga, zarówno peptydy wszystkie, jak i białka można schydrolizować, czyli. Tę reakcję tak naprawdę można odwrócić, i nasze organizmy to wykorzystują, na przykład, trawiąc białko pokarmowe. No dobrze, zostawiamy reakcję kondensacji i hydrolizy, i przejdźmy teraz do kolejnego zagadnienia. Otóż była już mowa o tym, że większość białek to są białka rozpuszczalne, które tworzą koloidy białkowe. Te koloidy są swoistymi zawiesinami, w których białka mają określoną oczywiście konformację, określoną budowę przestrzenną i są aktywne biologicznie. Z tym, że w pewnych warunkach te białka, które właśnie tworzą koloidy zwane zolami, mogą ulegać ścinaniu, wytrącaniu z roztworu i mówimy wówczas, że następuje koagulacja, przejście ze stanu zol w żel. Przy czym uwaga, w szkole mówi się o tym, że proces koagulacji jest procesem odwracalnym. I rzeczywiście usunięcie czynnika, który powoduje koagulację, może doprowadzić i doprowadza w warunkach fizjologicznych do przejścia z powrotem ze stanu żel w stan zol. W stanie zol cząsteczki oczywiście odzyskują swoje właściwości. Co powoduje koagulację? Otóż niektóre sole metali lekkich, na przykład zwykły chlorek sodu. Stąd zresztą inna nazwa procesu używana przez chemików to wysalanie. A teraz spójrzmy na ten proces od strony denaturacji. Otóż mówi się w biologii, zresztą nie tylko, o czymś takim jak denaturacja. Denaturacja i to jest szkolne uproszczenie powtarzam szkolne uproszczenie otóż, denaturacja jest procesem nieodwracalnym. I pod wpływem wysokiej temperatury, z tym, że często w warunkach fizjologicznych wystarczy temperatura nieco ponad 40 stopni Celsjusza i już białka przechodzą właśnie ze stanu Zol w żel, to też jest takie ogólne, powiedzmy sobie, sformułowanie, w razie denaturują. Co dalej? Denaturację wywołują silne kwasy i zasady, denaturację wywoła alkohol etylowy, sole metali ciężkich, na przykład sole ołowiu. Teraz na czym polega problem? Otóż problemy tak naprawdę są dwa. Pierwszy to jest zamieszanie terminologiczne. Otóż pojęcie denaturacji, odnoszące się zresztą nie tylko do białek, ale także do DNA, otóż pojęcie to nie oznacza procesu nieodwracalnego. We współczesnej biologii mówi się, że białka po usunięciu przynajmniej w niektórych sytuacjach po usunięciu działania czynnika denaturującego, mogą wrócić do postaci aktywnej, czyli mówimy wówczas o renaturacji. Renaturacji białek i podobnie o renaturacji DNA. Z tym, że w warunkach, no powiedzmy sobie, szkolnych, jeśli tak można powiedzieć, trzymamy się tej zasady, że koagulacja jest procesem odwracalnym, a denaturacja jest procesem nieodwracalnym, w czasie którego to procesu dochodzi do nieodwracalnego, powtarzam po raz enty, zerwania wiązań, które stabilizują strukturę drugorzędową. Powinno tutaj być trzeciorzędową. Dorysujmy to, żeby nie było, i czwartorzędową. Natomiast struktura pierwszorzędowa pozostaje nienaruszona. I tu dorysujmy sobie, że tak jak powiedziałem, oto mamy struktury trzeciorzędowe. I tutaj mamy ten drugi problem. Mianowicie w podręcznikach szkolnych na ogół mówi się o tym, że denaturacja oznacza powiedzmy sobie zniszczenie struktury, właśnie trzecio- i czwartorzędowej. Nieprawda, to znaczy to dotyczy części przypadków. Natomiast denaturacja może oznaczać zniszczenie struktury trzeciorzędowej, zerwanie wiązań wodorowych, które stabilizują kalisę alfa i harmonikę. Beta. I to jest rzecz, no ja nie powiem Ci teraz, co masz z tym zrobić. Zakładam, że po prostu twórcy zadań maturalnych będą to mieli na względzie i nie, powiedzmy sobie, nie stworzą takiej sytuacji dla nas niebezpiecznej. No dobrze, teraz przejdźmy do reakcji. Charakterystyczne. A, jeszcze jedna rzecz, byłbym zapomniał. Otóż mamy tutaj zdjęcie probówki, w której nastąpiła denaturacja białka pod wpływem stężonego etanolu. Mówiłem o tym, że niektóre alkohole właśnie powodują denaturację. No dobrze. Przejdźmy teraz do reakcji charakterystycznych. Są dwie takie reakcje: reakcja ksantoproteinowa i reakcja biuretowa. Na początek, reakcja ksantoproteinowa. Proteiny to białka, tak z grecki oznacza żółty. Zresztą będą barwniki, ksantofile, one nominalnie są żółte. Natomiast wracając do reakcji charakterystycznej dla białek. Otóż te białka, które mają liczne aminokwasy w cudzysłowie aromatyczne, czyli po prostu, które mają łańcuchy boczne z elementami pierścieniowymi, na przykład tryptofan, tyrozyna, fenylolanina, nie trzeba tego zapamiętywać. Otóż takie białka w reakcji ze stężonym kwasem azotowym Ulegają znitrowaniu, to znaczy te elementy pierścieniowe łańcuchów bocznych, i efektem tego jest trwałe żółte zabarwienie. Tu widzimy piękną fotografię, na której widać, że jajo białka kurzego zabarwiło się na taki intensywnie żółty kolor pod wpływem stężonego kwasu azotowego 5. Tu jeszcze po drodze można wykazać istnienie denaturacji. Zdenaturowane białko kurze jest nieprzezroczyste, ono się wytrąca z roztworu, o czym możemy się przekonać patrząc na tę fotografię, albo po prostu gotując jajko na twardo. No dobrze, druga reakcja charakterystyczna, czyli reakcja biuretowa. Otóż jest to reakcja, która pozwala generalnie rzecz biorąc na wykrywanie wiązań peptydowych, co najmniej dwóch, które leżą obok siebie. Zatem ona nie jest charakterystyczna tylko dla białek, ale także dla peptydów. I teraz po dodaniu do analizowanej mieszaniny roztworu silnej zasady, pokazujemy jakie to są zasady, i siarczanu miedzi 2, taki roztwór zmienia barwę z niebieskiej na fioletową. W tym miejscu widzimy pozytywną próbę reakcji biuretowej. To ciemnofioletowe zabarwienie to są związki kompleksowe, które powstają w wyniku tej reakcji. To wszystko ma taki kłaczkowaty charakter. Wynika to z faktu, że działanie silnej zasady powoduje oczywiście także denaturację białka. Tak więc mamy tutaj reakcję barwną, tak samo jak w reakcji santoproteinowej i jednocześnie możemy obserwować efekt denaturacji w postaci ścinania się białka. Myślę, że jeśli chodzi o białka, to na początek z zupełności nam wystarczy. Zatem zostanie nam już w tej lekcji tylko podsumowanie. Najwyższy czas przejść już do podsumowania tego długiego, ale naprawdę ważnego wykładu. A zatem, jeśli chodzi o zagadnienia ogólne związane z aminokwasami, peptydami i białkami, zauważmy, co następuje. Po pierwsze, aminokwasy są niewielkimi cząsteczkami organicznymi, które mają zawsze co najmniej jedną grupę aminową. I jedną grupę karboksylową. Pamiętamy, że one są dołączone do tego centralnego atomu węgla, czyli atomu alfa. Dobrze, co dalej? Aminokwasy są cegiełkami, czyli monomerami, które budują peptydy i białka. W organizmach żywych znajdziemy 20 podstawowych rodzajów aminokwasów. Sprawa numer dwa. O zróżnicowanych właściwościach aminokwasów decyduje budowa łańcucha bocznego, czyli R. Ponieważ pozostałe elementy są w aminokwasach identyczne. Wyróżniamy w związku z tym aminokwasy niepolarne, dalej polarne bez ładunku, bez całkowitego ładunku elektrycznego i obdarzone ładunkiem elektrycznym, tym całkowitym. Tutaj dzielimy je na kwasowe, czyli te aminokwasy, które mają dodatkową grupę karboksylową i zasadowe, które mają więcej grup aminowych. Sprawa numer 3. Aminokwasy łączą się ze sobą wiązaniem peptydowym. Przypomnijmy, że jest to wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane. W ten sposób można uzyskać, można syntetyzować łańcuch długości raptem kilku, ale nawet setek czy tysięcy aminokwasów. Przy czym dla peptydów i białek najistotniejsza jest kolejność ułożenia aminokwasów czyli ich sekwencja. Zaś jeśli chodzi o sam szkielet łańcucha peptydowego, to można zapisać jego taką najprostszą postać, na przykład w ten sposób, który tutaj demonstruję. Tutaj widzimy N koniec, mamy atom węgla właśnie ten alfa. Dalej mamy węgiel grupy karboksylowej, wiązanie peptydowe pomiędzy węglem a azotem grupy aminowej następnego aminokwasu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście sam szkielet. Pamiętajmy też jeszcze o tym, że łańcuch aminokwasów w szkole często pokazywany jest jako po prostu łańcuch kulek, które mogą mieć, uwaga, trójliterowe skróty, nazwa aminokwasów lub jednoliterowe. Oczywiście tych skrótów nie trzeba zapamiętywać. Wracamy zaś do podsumowania i punkt czwarty. Istnieje praktycznie nieskończona liczba białek, które będą się różniły liczbą, rodzajem i sekwencją aminokwasów. Jeśli pamiętamy, że 20 rodzajów aminokwasów powiedzmy sobie wymnożone przez 100 potencjalnych możliwości, bo mówimy np. o małym białku, które ma 100 aminokwasów, to bardzo łatwo policzyć, że jest to olbrzymia liczba możliwych kombinacji. I teraz w zależności od tego jakie aminokwasy będą budowały, jak są zresztą też ułożone, jakie aminokwasy będą budowały, to tutaj mamy na myśli właśnie te niepolarne, polarne itd. Takie będą właściwości danego białka. I trzeba pamiętać, że tych możliwości jest tutaj po prostu bez liku. Jeśli chodzi o podział białek, to najprostszy dzieli je na proste, czyli proteiny, i złożone. To są te, które oprócz części aminokwasowej, mają też część niebiałkową, którą ogólnie nazywamy grupą prostetyczną. Co dalej? Punkt szósty. Aktywne biologicznie są tylko białka prawidłowo zwinięte, czyli sfałdowane. To są więc takie białka, które mają swoją właściwą dla siebie. Pełną strukturę przestrzenną. Fałdowanie i utrzymanie, oczywiście, tego pofałdowania umożliwiają wiązania niekowalencyjne, wodorowe, jonowe, siły van der Waalsa, wreszcie siły hydrofobowe. Do tego wszystkiego trzeba dołożyć, w przypadku struktury trzeciorzędowej, wiązania kowalencyjne w postaci mostków dwusiaczkowych, czy też dzisiaczkowych, jak to woli. I wreszcie punkt siódmy. Białka są cząsteczkami dość labilnymi, to znaczy łatwo ulegają między innymi denaturacji. Trzeba pamiętać, co to dokładnie oznacza. Przy czym czynniki, które powodują denaturację, to np. wysoka temperatura, silne kwasy, zasady itd., itd. Jeśli chodzi o reakcje charakterystyczne, to pamiętamy, że dla białek charakterystyczna jest reakcja ksantoproteinowa, a dla peptydów i białek biuretowa. I wydawałoby się, że powinniśmy już teraz zakończyć podsumowanie, ale myślę, że ze względu na wagę tych zagadnień, jeszcze raz przejdziemy kilka spraw. Na początek zagadnienia związane ze strukturą białek, i przypomnijmy tutaj, że struktura pierwszorzędowa, zwana także strukturą pierwotną, to po prostu sekwencja aminokwasów, i to ona określa wszystkie późniejsze właściwości białek wyjściowo. Co dalej? Struktura drugorzędowa to już jest struktura przestrzenna. Mamy tutaj do czynienia z fragmentami łańcuchów polipeptydowych, które przyjmują charakterystyczną postać helisy alfa lub harmonijki beta. I tutaj mamy wiązania wodorowe, które stabilizują strukturę drugorzędową. Wreszcie mamy strukturę trzeciorzędową. To już jest przestrzenne, wzajemne położenie elementów struktury drugorzędowej, a więc w skład struktury trzeciorzędowej będą wchodziły ułożone względem siebie w odpowiedni sposób fragmenty, gdzie są helisy alfa, harmoniki beta, potem są fragmenty nieuporządkowane, zakręty itd., itd. I wreszcie mamy strukturę czwartorzędową, z tym, że o niej mówimy wówczas, kiedy mamy do czynienia z białkiem, które składa się z co najmniej dwóch łańcuchów polipeptydowych. I tu oczywiście też mamy do czynienia z wzajemnym położeniem łańcuchów polipeptydowych i ewentualnie struktur niebiałkowych. Jeśli zaś chodzi o wiązania i oddziaływania, no to o nich mowa była przed chwilą. I to jeszcze nie jest koniec, dlatego że jeszcze raz spójrzmy na reakcję tworzenia wiązania peptydowego prostą reakcję kondensacji z wyłączeniem cząsteczki wody. Pokazujemy sobie ponownie wiązanie peptydowe. Pamiętamy, że ta reakcja jest prosta, ale pamiętamy, że w organizmach zachodzi na rybosomach i jest to skomplikowany proces biosyntezy białka. Co zaś do struktury białek, to pozwoliłem sobie na koniec. Zostawić schemat taki, właśnie kulkowy, gdzie mamy tutaj łańcuch aminokwasów i jeszcze raz. Chciałbym, żebyś zerknęła, czy też zerknął na elementy, które stabilizują strukturę w tym przypadku trzeciorzędową. A tutaj widzimy wiązania wodorowe stabilizujące, powiedzmy sobie, elementy struktury drugorzędowej. A zatem mostek dwusiarczkowy pomiędzy cysteinami. Tu mamy oddziaływania hydrofobowe. Mamy niepolarne łańcuchy boczne waliny. Co dalej? Mamy wiązania wodorowe pomiędzy grupami hydroksylowymi, i tutaj widzimy grupę karboksylową. Kolejnego aminokwasu, no i wreszcie mamy wiązania jonowe. Przypomnijmy, że jeśli pominąć wiązania kowalencyjne, bo to są silne wiązania, pozostałe są wiązaniami słabymi, ale ponieważ w białkach jest ich bardzo dużo, to ostatecznie ta struktura jest naprawdę dosyć stabilna. I teraz to już będzie wszystko. Oj nie, okazuje się, że zapomniałem podziękować Ci za. Udział w tym długim wykładzie, zatem proponujemy odpoczynek, ponieważ następna lekcja dotycząca systematyki też będzie, no powiedzmy sobie, dość długa i trudna. A zatem to tyle, kłaniam się do widzenia.